Jesteśmy na naprawdę dużej głębokości. Tu mamy suche, ale tu mamy bardzo wilgotny. Jeżeli mamy podziemia, to ta wilgoć tam na pewno będzie. Udało nam się do Kamiennej Góry ściągnąć człowieka z profesjonalnym georadarem i odczyty z tego urządzenia są... Kolejny odcinek History Hiking. Przed nami kolejna przygoda. Dalsza część poszukiwań zaginionego tunelu III Rzeszy w moim rodzinnym mieście w Kamiennej Górze. Za mną sztolnia znajdująca się na ulicy Wiejskiej i właśnie my szukamy czegoś takiego. Skały albo czegoś, co naprowadzi nas na jakikolwiek ślad po tunelu z czasów II wojny światowej. Ktoś nad nami czuwa, bo od naszego sponsora militaria.pl otrzymałem właśnie fantastyczną latarkę czołową, więc no musi być to jakiś znak i po prostu dzisiaj tunel musimy znaleźć. To latarka czołowa dobrze znanej Wam firmy Olight model Perun 2 Mini. Naprawdę przydatna rzecz, szczególnie kiedy jesteście miłośnikami eksploracji albo urbexu, no to latarka czołowa jest rzeczą podstawową. Latarka ma kilka trybów mocy świecenia. Maksymalnie może świecić z mocą 1100 lumenów. Mam nadzieję, że gdy tylko znajdziemy sztolnię, założę tą właśnie latarkę na swoją głowę i zobaczę, co znajduje się w środku. Zapnijcie pasy, bo przed nami naprawdę ekscytujący dzień. Ja nie mogę się doczekać. Do Kamiennej Góry przyjechali naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Na 90% gdzieś pewny, że tam coś jest. Były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz na procesie Eichmanna zeznaje, że Niemcy mieli wpuszczać do tuneli, zamykać za nimi wielkie metalowe drzwi i celowo dusić. Wynik tych badań nieinwazyjnych metodą mikrograwimetryczną oraz pomiary georadarowe może sugerować, że pode mną faktycznie znajduje się nikomu nieznana podziemna przestrzeń. Jesteście teraz na tej skraju tej łączki. Jak ja spojrzałem na te mapy, na ten profil, który tutaj jest zaniesiony w tym sprawozdaniu, to około 20-25 metrów od skraju lasu powinno być, to jest ta oś tej anomalii. W układzie skalnym tych warstw powinno być widoczne, czy materiał się różni po jednej stronie względem i drugiej stronie względem środka. Inwazyjne badania Akademii Górniczo-Hutniczej, relacje świadków. Cały czas do nas podchodzą w ogóle ludzie i cały czas coś mówią więcej. No nie ma co w to wierzyć, ale co tak naprawdę zrobiliście tutaj, bo to jest dość istotne. Znaczy wiesz, myślę, że to, co kopiemy tam na początku i myślę, że dokopiemy się do tego właściwego tunelu, jest tą właściwą i pierwotną drogą, ale sugerując się wskazaniami pana profesora, zrobiliśmy przekop wzdłużny tej całej góry, tej łączki, żeby potwierdzić, czy są anomalie, które tam wynikły, czyli czy nie jest zmieszana ziemia. Profile, tak? A w jakim celu? Bo jest też hipoteza, że sztolnia może pochodzić z XIX wieku i wcale nie musi być na poziomie zero, na którym szukamy, może być głębiej tam w lesie i jeżeli prowadził do niej wykop, to ziemia, która tutaj będzie prowadziła ten wykop, będzie naruszona. I te prace tutaj tego wykopania rowu miały potwierdzić lub zaprzeczyć, obalić tą hipotezę. Sprawa jest dla mnie bardzo prosta. Jeśli nie uda nam się znaleźć sztolni, jeśli jej nie znajdziemy, a zrobimy wszystko, żeby ją znaleźć, tak? I no, będziemy po prostu dalej kopać, to z dużym prawdopodobieństwem do mordu, do tego wydarzenia, do zbrodni miało dojść w tunelach, które istnieją. Ale jeżeli nie uda nam się ustalić miejsca i potwierdzenia tej sztolni, to i tak mamy bardzo ciekawe wyniki. No, mamy zaprzeczenie historii, która krąży tutaj od wielu lat, nie? Wielu eksploratorów tu próbowało podjąć próby, nikomu się nie udało, wam się udało, więc... Nam się udało. No, ja jestem tu na zaproszenie i z czego bardzo się cieszę. No, to jest dla mnie wielka szansa na takie odkrycia. No, po to prowadzę ten kanał. Chciałbym na bardzo wejść do tej sztolni jako pierwszy. Grzesiek, kopiemy dalej. Tak jest. Było zapadlisko, więc
tak jak tutaj, między drzewami było przejście, gdzie wynikało na to, że tędy wywożono urobek, więc no, to jest jedyne w tej chwili tu przy górze miejsce, w którym można by było powiedzieć, że jest duże prawdopodobieństwo na podziemie. Grzesiek, słuchaj, długo, długo nic. Jesteśmy na naprawdę dużej głębokości. Staramy się teraz, jak rozumiem, wkopać na poziom zero równolegle do starej drogi, tak? No bo to na logikę, jeśli byłby jakikolwiek wjazd, no to musiałby być głęboko, tak? Chodzi o to, żeby postarać się zweryfikować, czy mogło być jakieś wejście w górotwór. No i zmienia się skała. Najbardziej obiecująca rzecz do tej pory w tym wykopie, która się pojawiła. Mamy tu równy ocios jakby z naszej lewej strony, ale zobaczcie, tu mamy bardzo luźny materiał. Tu jest wszędzie lita skała, kopara, aż iskry idą, a tu mamy luźno. Mm. Jeżeli miałby być strop na tej wysokości, to ja bym się z tym zgadzał, ale już strop by mógł tu się zaczynać. Jeżeli ona idzie w prawo, czyli bije w prawo, to według tych relacji świadków o kominie wentylacyjnym by nam się zgadzało. Ale poczekaj, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo profile były wykonywane właśnie w prawo. I my założyliśmy nawet pierwotnie taką tezę, że jeśli by faktycznie sztolnia szła w prawą stronę, to najprawdopodobniej wejście by było od strony drogi i ta sztolnia w pewnym momencie zakręcałaby właśnie w prawo. Na wejściu jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, no bo jedyne miejsce, które by odpowiadało wejściu do sztolni. Jakiejkolwiek, no, czy bitej na próbę, czy nie na próbę i zasypanej, ale mamy bardzo stabilny materiał skalny, mamy luźny, jest bardzo wilgotny, w porównaniu to jest sucho, nie? Tu mamy suche, ale tu mamy bardzo wilgotny. Jeżeli mamy podziemia, to ta wilgoć tam na pewno będzie, ona jest taka trochę skompresowana, że tak powiem. Jesteśmy już na naprawdę dużej głębokości. Planem, żeby zobaczyć, czy faktycznie, jeśli istnieje sztolnia i faktycznie ją zweryfikować, naszym planem było to, żeby postarać się przebić w głąb góry, ale przede wszystkim wkopać się tak głęboko, jak mogłaby znajdować się stara droga, czyli do tak zwanego poziomu zero. I co widzimy? Że zmienia się skała. To dobry znak, ale nie możemy jednoznacznie potwierdzić, że znaleźliśmy sztolnię. Działamy dalej. Poszukiwania przyjechało nas około 10 osób. Są to osoby ze Stowarzyszenia Bastion, jak i koledzy z podwodnej eksploracji Gryf, bo mamy tutaj też nurków, bo były przesłanki, że podziemia mogą być zalane. Nadzieja powraca, gdy w głównym wykopie docieramy do luźnej, jakby skruszonej skały. Obiecująca jest też intensywna wilgoć w tym miejscu. Eksploratorzy używają starej jak świat, ale widowiskowej metody. Ogień pozwala dostrzec intensywny ciąg powietrza. Napięcie rośnie, gdy płomień gaśnie, a dym zostaje zassany do szczeliny. Półtora metra zaczynała się nasza anomalia. Tak. Tylko, że trafiliśmy na taką litą skałę, która idzie tak z górki, byśmy powiedzieli. Ale dalej mamy taki luźny łupek, który można do tej pory ręką wyciągać, nie? To wszystko jest luźne. No, widzę, tak. Ale te szczeliny tam były dużo większe. Tutaj są takie małe, ale tutaj trafialiśmy na dużo większe. I tylko pytanie jest takie, czy mogło być to naturalne, nie? Skała jest bardzo wilgotna, wszędzie jest sucho. Skała jest bardzo wilgotna. Bardzo łatwo ja ją mogę ręką to wybierać i teraz pytanie jest takie, no bo tu mamy już litą skałę, tu. Dalej się nie może... Być może widzisz, bo to jak mówiłem, być może w tym miejscu nastąpiło kiedyś tam stęknięcie, no i wody tam to po prostu rozmywały, no i zmieniły charakter skały, zwietrzała skała po prostu. Stąd wilgotna. Dlatego może ją pan rękami brać, prawda? Mhm. To by było najprościej, najprawdopodobniej. Tymczasem główny wykop został pogłębiony, ale wejścia do hipotetycznej, poniemieckiej sztolni z czasów II wojny światowej nie ma. Przez cały czas trwania naszych poszukiwań napływają do nas coraz to nowe informacje dotyczące zaginionego tunelu w Kamiennej Górze.
mieszkańcy przychodzą i opowiadają. I zdecydowana większość ich relacji mówi o tym, że tunel na pewno tu jest. Pytanie, gdzie? Za mną cały czas trwają prace, cały czas szukamy miejsca. Miejsca, które zostało wskazane przez georadar, ale nie w roku 2007. Bo w międzyczasie udało nam się do Kamiennej Góry ściągnąć człowieka z profesjonalnym georadarem i odczyty z tego urządzenia są ciekawe, interesujące, warte zweryfikowania. I właśnie teraz to dzieje się za mną. Dolny Śląsk mi towarzyszy od dziecka, dlatego że w armii, jako żołnierz kiedyś zabezpieczałem takie poszukiwania jeszcze w czasach PRL-u, osławione... Byłeś komandosem, prawda? No, byłem w jednostce i zabezpieczaliśmy te poszukiwania i ten Dolny Śląsk zawsze nas zaskakiwał, także miałem wiedzę, co to się można spodziewać, ale takim głównym motywem, na którego tu przyjechałem, no to są ci więźniowie, bo nie mieści mi się w głowie, że można zabić ileś tysięcy ludzi, wsadzić ich w górę i nic się nie stało. Ci ludzie nie mają pochówku i liczę na to, że w końcu ich odnajdziemy i pokażemy skalę, jak kiedyś to bestialstwo wyglądało. Jakby było na szerokość myśli, tak. Będziemy widzieć, jaka jest struktura. Tak. Jestem za tym. Płynęły do nas informacje o tym, że no, dziura w ziemi jest. I jeśli jest, to jest obudowana cegłą. No ale, Kowal, jesteśmy na 3 metrach, cegieł nie ma, więc czego możemy się spodziewać? Znaczy, były tutaj dwie relacje. Kiedyś przy wcześniejszych poszukiwaniach ktoś mówił o jakiegoś typu piwniczce. Jeżeli były piwniczki, to była taką metodą dekonstradę, nie wiem, co robili. Czyli tak jak schrony, kopali wielki rów, murowali piwnicę i ją zasypali. No ale tutaj nic takiego nie ma, bo... mogą być anomalie na ziemi, bo tutaj mamy bardzo taki sypki piach. Możliwe, że jest coś zasypane głębiej. No próbujemy dostać się jeszcze głębiej i potwierdzimy te relacje o tej piwniczce, które powtarzają się co chwilę. Nawet dzisiaj ktoś był i mówił, że była tu piwniczka, więc jeżeli była... I no jest nawet taka historia, że ta piwniczka... Była duża i była tak sporych rozmiarów, że dzieciaki bały się do niej wchodzić. No to czekamy na cegły w takim razie. Choćby jedna, dwie cegły, to już mamy jakiś dowód. W miejscu, które wskazywali mieszkańcy, na dość dużej głębokości nie znaleźliśmy nic. Ale oczywiście nie poddajemy się, chcemy mieć 100% pewności, dlatego już przenosimy się dalej, w lewo, o 1,5 metra i wykonujemy wkop sondażowy. Chcemy dostać się na głębokość 2-2,5 metra i zobaczyć, jak wygląda skała. Działamy dalej. No na pewno są anomalie, no bo jest inna ziemia, jest tu wszędzie, no to jest urobek, no bo jest luźny kamień, zobacz, no chyba, że to... A na ile miało być? Na 2 metrach. No już jest. Nie ma. Przenieśliśmy się z wykopami sondażowymi w inne miejsce. Dosłownie parę metrów w lewo od miejsca głównego wykopu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze to miejsce wskazywało nam bardzo wielu mieszkańców, mówiąc, że po prostu kopiemy źle. Po drugie, drugie badania georadarem wykazały, że to właśnie w tym miejscu są pewne optymistyczne anomalie. Postanowiliśmy to sprawdzić i co się okazuje? Na głębokości mniej więcej dwóch metrów faktycznie jest inna skała. I to może być anomalia, którą wskazuje georadar. A czym ona jest? Najprawdopodobniej urobkiem. Urobkiem ze sztolni czynnej, do której każdy może wejść, która znajduje się dosłownie 15 metrów ode mnie. Z dużym prawdopodobieństwem wyglądało to w taki sposób, że Niemcy, drążąc sztolnię znajdującą się vis-a-vis mnie, wysypywali z niej urobek właśnie tu. Stąd anomalie.
A więc, drodzy widzowie, wnioski po naprawdę ciężkich, pracowitych dniach, a w zasadzie kilku miesiącach przygotowań do tego, abyśmy tutaj wspólnie się spotkali, są następujące. Anomalia, jaka wyszła specjalistom z AGH-u podczas badań nieinwazyjnych, najprawdopodobniej była miejscem, do którego właśnie się dokopaliśmy. Jest to zupełnie inna skała, zwietrzała, mokra i faktycznie podczas nieinwazyjnych badań takie bicie mogło pójść. Więc nie ma co tutaj się oszukiwać, no, sprawdziliśmy to, ten tunel wzdłuż i wszerz i najprawdopodobniej obaliliśmy legendę dotyczącą tajemniczego tunelu III Rzeszy, nieznanego nikomu w Kamiennej Górze, chociaż zawsze trzeba powiedzieć, że jest to 90%. Z dużym prawdopodobieństwem gdzieś jeszcze na wzgórzu Breitenau mogą znajdować się nieznane nam sztolnie, ale myślę, że to, że się spotkaliśmy w takim gronie, podziemny świat oczami Kowala, History Hiking, przewodnicy Arado z projektu Arado z Kamiennej Góry, Stowarzyszenie Grupa Warowna Bastion, Stowarzyszenie Gryf, pokazuje, że chyba razem potrafimy pracować i chyba już teraz mogę zdradzić wam, drodzy widzowie, że w planach mamy kolejne poszukiwania. Jeszcze nie zdradzamy wam czego, ale możecie się spodziewać naprawdę fajerwerków. Dzięki wam. Pragniemy też serdecznie podziękować burmistrzowi miasta Kamienna Góra, ale też dziękuję Wydziałowi Promocji z Urzędu Miasta Kamienna Góra. Dziękuję za zaangażowanie i pomoc Magdzie Bryńskiewicz. Dziękuję też bardzo w imieniu całego zespołu panu profesorowi Sławomirowi Porzuckowi, bo tak naprawdę bez pomocy profesora nie spotkalibyśmy się dzisiaj tutaj. No i dziękuję tutaj, myślę, że jeszcze raz brawa dla naszego koparkowego, który uratował sytuację. Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim naszym mecenasom. Jeśli postanowisz nas wesprzeć, przysłużysz się do misji rozpowszechniania wiedzy oraz otrzymasz wyjątkowe bonusy. Link do wspierania znajdziesz w opisie pod filmem. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym mecenasom, którzy wspierają nas przez YouTube oraz Patronite. Naszymi patronami są Adamigo 50, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barszcz, Wojciech Bryski, Andreas Czyżewski, Remigiusz Golanowski, Anna Kudła, Marcin Lukomski, Galicja Productions, Wojciech Sroka, Jarosław Zębek i inni. Serdecznie wam za to dziękujemy.